Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu przybliżyć działania podejmowane przez powiat prudnicki, jego władze w ciągu ostatnich 12 lat, ze szczególnym uwzględnieniem tych ostatnich 4 lat mijającej kadencji samorządu. Współpraca z partnerami czeskimi zaowocowała realizacją przez powiat i budową de facto nowych dróg. Pierwsza droga to 9 km łączące Prudnik z czeską Chlinką przez Dytmarów, Krzyszkowice. 2 miliony euro ponad, które otrzymaliśmy na tę inwestycję, pozwoliło zrealizować ją w sposób, myślę, bardzo satysfakcjonujący Państwa. Druga droga to historyczny szlak Via Montana. Pod tym nieco zagadkowym tytułem udało nam się pozyskać prawie 3 miliony euro, dzięki którym powstały ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, a także droga łącząca Prudnik z czeskim Indrzychowem, tworząc tak naprawdę nowe połączenie drogowe, jakże malownicze i atrakcyjne dla turystów. Ważnym uzupełnieniem infrastruktury drogowej Prudnika była modernizacja ulicy Nyskiej, a także remont mostu położonego u zbiegu tej ulicy z ulicą Kolejową. Ostatni etap tego remontu za około 600 tysięcy złotych pozwolił na podniesienie nośności tego mostu z 20 do 30 ton, co zapobiegło paraliżowi komunikacyjnemu miasta w obliczu remontu mostu przy ulicy Batorego. Z dużą satysfakcją chciałbym też odnotować fakt wykonania przez nas ostatniej już powiatowej drogi na terenie samego miasta Prudnik. Tym razem była to ulica Kolejowa o długości 1250 metrów. Udało nam się pozbyć betonowych płyt. Wykonaliśmy nową jezdnię, nowe ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach ulicy, pozwalające na ruch rowerów w obu kierunkach. Dzięki temu, że wykonane zostały z nawierzchni w technologii asfaltowej, korzystać z niej mogą z dużą satysfakcją także użytkownicy chociażby deskorolek czy hulejnog, co w przypadku dzieci ma spore znaczenie. Wykonaliśmy nowe barierki długości 200 metrów wzdłuż rzeki Prudnik. Myślę, że inwestycja ta zrealizowana, jak się okazało, za naprawdę przyzwoite pieniądze, bo 3 miliony 700 tysięcy złotych daje nam dużą satysfakcję i myślę, że podobną mieszkańcom Prudnika. Podobną inwestycję wykonaliśmy we współpracy z gminą Lubrza na terenie samej miejscowości Lubrza, gdzie tak zwaną betonówkę przekształciliśmy za około 3 milionów złotych porządną drogę asfaltową, co mieszkańcy czekali od kilkudziesięciu lat. Zarząd powiatu stara się wspierać rozwój prudnickiego centrum medycznego. Przez te minione lata udało się tam zrealizować szereg inwestycji prorozwojowych, którymi był zakup tomografu za około 2 miliony 200 tysięcy złotych, zakup 4 ambulansów za około 1,5 miliona złotych, realizacja wyposażenia sali operacyjnej za blisko 300 tysięcy złotych, nowy system informatyczny za podobną kwotę, mamograf za około 250 tysięcy złotych. W ostatnim czasie spółka realizuje kolejne inwestycje unijne. Za około 2 milionów złotych są realizowane 2 przedsięwzięcia wspierające kobiety i matki z małymi dziećmi, a także osoby starsze. W ramach tych przedsięwzięć są komponenty miękkie, ale również komponenty związane z remontem i wyposażeniem szpitala w nowy sprzęt. Władze powiatu, dostrzegając potrzeby inwestycyjne szpitala, wspomogły go w ostatnich latach kwotą 4,5 miliona złotych, które pozwalają na remonty i dostosowanie szpitala do wymogów Ministerstwa Zdrowia. Przygotowywana jest obecnie centralna sterylizatornia i remontowane sale operacyjne. Na wyposażenie tych nowo wyremontowanych obiektów powiat obecnie dodatkowo przeznacza kolejne 500 tysięcy złotych, co powinno zabezpieczyć potrzeby spółki na najbliższe miesiące i pozwolić jej na spokojne funkcjonowanie. Cieszę się z tego, że sprawy spółki są obecnie w bardzo dobrych rękach zarządu pod kierownictwem pani prezes. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ziemi prudnickiej powiat realizuje wiele przedsięwzięć, na które stara się pozyskać środki finansowe i unijne, i dodatkowe z budżetu państwa. Wśród tych przedsięwzięć na pierwszy plan wysuwa się zakup wozu bojowego Scania dla Państwowej Straży Pożarnej Prudniku, który został sfinansowany ze środków programu polsko-czeskiego. Wartość całego przedsięwzięcia z dodatkowym wyposażeniem oraz bazą logistyczną dla tego samochodu to 1,5 miliona złotych. Wiele przedsięwzięć realizowanych jest poprzez Euroregion Pradziad, także ze środków unijnych. Przykładem takich działań są ostatnio
zrealizowane ćwiczenia w Wieszczynie, gdzie wiele jednostek samochodów bojowych strażackich obu stron granicy brało udział, a kwintesencją przedsięwzięcia była brawurowa akcja gaśnicza śmigłowca Lasów Państwowych, która podsumowała i nadała ćwiczeniom dodatkowego smaku. W ramach kilku podobnych przedsięwzięć staramy się doposażać również Komendę Powiatową Policji. W ostatnim czasie na jej stan trafił sprzęt do poszukiwania osób zaginionych, m.in. noktowizory, GPS-y i szereg innego wyposażenia, które jest bardzo pomocne w takich akcjach. Wcześniej w ramach innych projektów doposażyliśmy patrole drogowe w nowoczesne urządzenia służące chociażby oznakowania miejsca wypadku czy inny drobny sprzęt ułatwiający akcje ratownicze. W ramach wsparcia kształcenia ogólnego doprowadziliśmy do powstania Centrum Kształcenia Ustawicznego przy pierwszym liceum ogólnokształcącym i wyremontowaliśmy na ten cel obiekt biblioteki. Obecnie konsekwentnie realizujemy stworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Prudnickiego, skupionego wokół Starostwa Powiatowego. Obok rewitalizacji samego obiektu starostwa doprowadziliśmy do modernizacji boiska trawiastego Zespołu Szkół Rolniczych, budowy kompleksu Orlik, tworzyliśmy siłownię zewnętrzną, wyremontowaliśmy, zmodernizowaliśmy place manewrowe wokół garaży. Budujemy i oddajemy do użytku. Wszystkie te przedsięwzięcia doprowadziły do zupełnie nowej estetyki i funkcjonalności tego obszaru, co zaowocowało otrzymaniem przez nas nagrody na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego. Ważnym szczegółem tego przedsięwzięcia jest fakt sfinansowania go konsekwentnie z kilkunastu źródeł finansowania w ciągu ostatnich 10 lat. Konsekwentne działania powiatu prudnickiego i władz samorządowych, także Powiatowego Urzędu Pracy, samorządów skupionych w powiecie, a także koniunktura gospodarcza ostatnich lat spowodowała bardzo znaczące obniżenie bezrobocia na terenie powiatu prudnickiego, które osiągnęło poziom najniższy od czasu, kiedy jest notowane. Są realizowane przez nas od lat targi pracy i edukacji, które odbywają się na hali pierwszego liceum ogólnokształcącego. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach ziemi prudnickiej realizujemy cały szereg przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych. W ostatnim czasie był to mały mundial 2018 z udziałem aż dwóch drużyn czeskich i sześciu drużyn polskich na kompleksie sportowym Orlik przy starostwie powiatowym. Rok temu podobne przedsięwzięcie realizowaliśmy wraz z partnerami z partnerskiej gminy Froja w Norwegii. W ostatnim czasie ciekawym przedsięwzięciem sfinansowanym z Euroregionu Pradziad jest powstanie ogrodu sensorycznego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Powstaje tam prawdziwe pole doświadczalne dla dzieciaczków ze szkolnego ośrodka, które mają możliwość w ogrodzie tym podziwiać florę i faunę. Kamieniem milowym w rozwoju szpitala może być duża inwestycja, którą planujemy na nowym terenie, który szpital pozyskuje. Dzięki uprzejmości gminy Prudnik, burmistrza Prudnika, powiat wzbogaca się o działkę położoną przy szpitalu. Chcemy na tym obszarze wybudować nowy wspaniały obiekt, zakład opiekuńczo-leczniczy w najnowszych technologiach budowlanych, spełniający oczekiwania pacjentów w XXI wieku. Zainicjowane przeze mnie przed około 10 laty przedsięwzięcie wydawnicze powiatu prudnickiego pod nazwą Biblioteka Ziemi Prudnickiej zaowocowało szeregiem bardzo ciekawych publikacji, które macie Państwo tutaj możliwość podziwiać, a nie są to wszystkie publikacje. Przy pracy, współudziale bardzo wielu wspaniałych autorów, zazwyczaj pochodzących z ziemi prudnickiej, powstało szereg wydawnictw, które przybliżą Państwu zarówno historię, Wasze dzieciństwo, jak i dokonania innych wybitnych postaci ziemi prudnickiej, chociażby sportowców Pogoni Prudnik. A skoro o Pogoni mowa, to w przygotowaniu jest, w najbliższych dniach odbędzie się promocja kolejnej części publikacji tej monografii najstarszego na Opolszczyźnie klubu sportowego. Będzie również drugi tom, tym razem Ziemia Prudnicka, fotografią pisana. Kolejna publikacja ciesząca się ogromnym Państwa zainteresowaniem.
Miałem zaszczyt przedstawić dzisiaj Państwu tylko niewielką część realizowanych przez nas zadań i inwestycji, skupiając się na tych, które podejmujemy wspólnie z partnerami czeskimi. Ta współpraca z Czechami zaowocowała uznaniem nas za najaktywniejszego beneficjenta współpracy polsko-czeskiej i programów unijnych w tym zakresie na podstawie badania zleconego przez Komisję Europejską. Dziękuję Państwu za tak długą uwagę. Do widzenia.